Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mintrox i zapraszam was przez serdecznie na kolejny i ostatni odcinek z gry Doom na moim kanale. W poprzednim odcinku udało nam się dostać do, nie wiem, Wegi, rdzenia Wegi, przeciążyć go, skopiować jego kopię zapasową i dostaliśmy się do samego serca piekieł, gdzie musimy namierzyć siłę UAC, czy tak jakby energię UAC na to wychodzi. Więc chyba bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać ostatnie chwile z grom. Co moglibyśmy tutaj jeszcze zrobić? Chyba po boku nic, więc możemy chyba lecieć do przodu. Został nam ostatni finalny boss, z tego co słyszałem, więc może być ciekawy. Punkt kontrolny osiągnięty. Chyba tam jest to serce piekieł, tak mi się wydaje. A żeby tam się dostać, to musimy raczej... A, nie no, damy na ludzie radę skoczyć, super. Okej, okay. Mamy kakodemon na sam start. Trochę mało amunicji, ale mam nadzieję, że przed tym bossem dostaniemy jej trochę. Byłoby fajnie. Nie wiem, jak to jeszcze wyjdzie, ale no, aby było fajnie. Ten tutaj mamy portal do góry. W sensie nawet nie wiem, gdzie ten portal. A w sumie... Ale na razie nie będę tego używać, bo jeszcze coś trąbę. Ale mamy już przeciwników, więc chyba dobrze, bo... Vega? Nie. Hayden, mówił coś o... No, czeka ciebie potężna walka, ale chyba tego właśnie oczekujesz. Więc możemy się raczej spodziewać ciekawych bijatyk, coś mi się tak wydaje, bo w samym sercu piekieł powinno być ich, według mnie, od groma. O, no, już się zaczyna. Dobra. Przydałoby się tak. Zabić tych burzycieli. Jeszcze różaka. A oni... O, nie, przypoływaczka. Ją musimy jako pierwszą zabić. Dał radę. O, nie. Zabójstwo chwały. Mało zdrowia niby. O, buffik. Szał! O, tak. O, yeah, byniu. Ale dostałem wpiernić teraz. Wow. Dobra. Możemy chyba lecieć tylko do przodu i klikać lewe myszki, bądź też prawy, bo nie. Na prawym też są takie same animacje, szkoda. Ale no wreszcie. Użyteczny ten buffik jest, gdy mamy tylu przeciwników. O! O, dobra, doskoczyłem. Czyli to zabrałem go ze sobą. Tak, jeszcze tutaj jeden, zająłbym się głównie tymi cięższymi przeciwnikami, bo oni są najbardziej przesrani. Kurde, nie zdążyłem ich. Dobra, tak. Ty mogę przykroić na amunicję. O, to byłoby nawet worth. O nie, ten bydlak. Ja muszę tej amunicji trepos używać, żeby się opłacało w ogóle używać piłki na tą naszą koleżankę. Przywoływaczkę w końcu. O nie, nie piła. Strzelba. O, i chyba będzie potrzeba użycia piłki, tak mi się coś wydaje. O, zabójstwo chwały. Zdążyliśmy, super. Dobra, cyber pety musimy zabić. O, rycerz piekła, super. O, jest tutaj, chyba. Chodźż tutaj. Za mało niby? Nie, no przecież zabiłem ją tak. Nie wiem. Dobra. Super. Jeszcze tego różaka by się przydało. I co? Nie wleciał w niego ten strzał? Dziwne. Myślałem, że nic mu się nie stało, ale okej. Okay. Mamy przejść przez ten portal? Nie? A, do góry, bo mamy drzwi otwarte, dobra. Super strzelba jest. Punkt lepszeń zdobyty, dobra. Zobaczyłbym, co możemy za te 21 punkcików, o kurde. Dobra, tutaj już mamy wszystko na fulla, tutaj niby też, tutaj nie mamy, też, nie, naprawdę wszystko już mamy na fulla poulepszane? Kurde, no szkoda wielka, o, jednak nie, teraz już jest na fulla, tutaj też, tutaj możemy na ten drugi tryb wydać, jak już mamy tyle punktów ulepszeń, nie spodziewam się, że tego aż tyle będzie, ale okej. Okay. Co? Dwa punkty pretoriańskie. Niech już będzie te obrażenia od broni własnej zmniejszone, bo to już jest praktycznie chyba końcóweczka gry, tak mi się wydaje. Więc nie będę jakichś tych punktów lepszych, jakie mamy. I co? Dwóch potężnych strażników. Jakieś odgłosy demów. Ale to są tak jakby Doom Slayerzy, tak mi się wydaje, albo strażnicy tego całego przybytku. Da, normalna strzelba, super. Czaszeczka, żółta, nie, a tu jest przejście? Chyba tak? Nie wiem. Nieważne już chyba. Jak mógłbym tam przejść niby? No dobre pytanie. Na początku zajmę się tymi przeciwnikami, bo wydają się być zbędni tutaj chyba w tej całej zabawie, ale okej. I co, może na bok?
No, na boku wydaje się, że mamy przejście. Ale nie wiem, dojdziemy do końca i zobaczymy. Armor. Paliwo, czyli to jest tak jakby snajczka lekkawa. O, fuck, kakodemon, dobra. Jeden. O, padł, super. Kurde, jeszcze ten gówniak. No to już na niego zmarnę. O! Super po prostu. Mała amunicja, na nim się skończyła zabawa. Bronią Gaussa. Teraz może nie wiem. Tylko zapiesz trochę po HP, przyda się. Dobra, kolejne zabójstwo chwały. Co? To będziemy żałować. Okej, okay, i co? Teraz powinniśmy dać radę tędy się dostać. Mamy na dół iść? Nie. Na bok damy radę chyba. Nie, tutaj na luzie damy radę. Co ja taki dziwny jakiś jestem? Odnowiona amunicja, wszystko praktycznie. I jak teraz? Tak. Nie wiem zbytnio, ale pójdziemy za demonami. Wydaje się, że to jest dobra droga. To jest dobry trop chyba. Ty, chyba tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kto się respią, to raczej powinniśmy tak iść. Okej, okay, nastrzała, super. Góra, kolejny kakodemon. I co, teraz tu? HP, amunicja. Chyba tyle z ciekawszych rzeczy. Teraz góra, jeszcze raz góra. Armor cały, za 50, super. Dobra, przydał nam się. No i się opłacało iść naokoło, super. Tutaj to nie było chyba na drugiego wyboru, tak mi się wydaje. Okej, okay, dobrze, tam nie skakałem, bo inaczej byłaby lekkawa kaplica. Punkt kontrolny osiągnięty. Zabić. No, chyba ciebie zabijemy, gościunie, jak cię spotkamy. Super strzelba. Fuck. I tak pokój nas tak jakby kurczę spychać. Dobra, trochę dziwne, dobrze nie spadliśmy. O, czaszeczka. Nie, to jest buff. Poczwórne obrażenia, to już możemy normalną strzelbą latać chyba. Amunicja, amunicja. Tędy nie przejdziemy, bo mamy przeciwników tutaj chyba dookoła jeszcze. No, mam niestety. No i buff już nam się kończy. O, nie, nie. Kurde, ja sobie spikowałem piłę. No, to mamy lekkawy problem, tak mi się wydaje. Ale dobra. Jeszcze się respią? Kurde, jak tutaj jest? O, te latające upiory to są w ogóle. Nawet nie wyglądają na takiego upiora, bardziej na jakieś latające gówno, które denerwuje. Okej, okay, zaczęli się pojawiać, to mnie trochę cieszy, bo jednak jeżeli się pojawiam, to raczej coś dobrego robimy. Dobrego w sensie związanego z progresem misji, tak to nazwijmy. Okej, okay. Fuck, nie trafiłem. Dobrze, tej amunicji mamy tak dużo, fajnie, że wziąłem ulepszenie amunicji chyba jako pierwsze, upgrade, tak mi się wydaje, albo jakiś tam drugi i go wymaksowałem, to mnie też bardzo ucieszyło, bo jednak tak dużo amunicji tutaj zużywamy. No i niestety potrzebujemy jej trochę, bo jak tyle nam dropi w ciągu misji albo z tej piłki, to naprawdę musimy jej trochę niestety zużywać albo jej posiadać. To, zabijamy teraz kogo? Może tego gościa. Super strzelba, hit. Normalna, hit, hit, teraz super. Nie no, ale ulepszenie na szybkie, szybsze zmienianie uzbrojenia też jest. Nawet i w tym powiecie, jeżeli chodzi o to combo, które stosuję. Ale może bym zmienił tym razem sposób. To jest taki pocisk, rozumiem. Czyli tak to leci po łuku, nie będą dziwne, ale okej. O, zabójstwo chwały. Super. O, co jest? Teleport. Nie no, wszedłem w portal. Portal? Portal. Szkoda, bo już tam miałem zabójstwo chwały łatwe. O nie, kolejny różak. Bo zapomniałem, że nie mam tej potrójnej serii i już chciałem wpakować. Dobra. Synet, niezły jest ten alternatywny strzał, tak szczerze. W sensie tym pociskiem, czy czymś tam, czym strzelamy po łuku. Lecz niezły. Wydaje się być dobry do obijania kakodemonów. Nie, kurde, zabójstwo chwały już trąbałem. Szkoda, że wyczerpałem ten szał, to znaczy nie szał, tylko te poczwórne obrażenia, to byłoby mega przydatne tutaj tym razem. Mało zdrowia, już mamy odnowione. Kolejne demony, kurde. Więcej piekło nie miało? Czy te UAC pełne?
fuck. Nie, to jest prawdziwy pogrom. Więc tak, co tutaj możemy robić? O, mamy HP, amunicji nawet. Trochę tego jest. Amunicji mało niby, ale okej. Okay. O, kurde, zniskakowałem. Nie, no jeszcze trołuję chyba tą gierkę, tak mi się wydaje. Zmieniamy. O, weszło zabójstwo chwały, super. Za tak mało HP? Co jest nie tak? Wow, te rakiety naprawdę są potężne. Armor cały, super. Punkt lepszeń dostępny. Gdzie mamy wejść? Tam na górę? Chyba ta. No to wolę już wyekwipować shotgun. Cały ten super shotgun będzie chyba lepszym pomysłem. O, jest ile armora i wszystkiego. To co? Odpalamy tygiel. Co to w ogóle, to są jakieś zwłoki? Nie, no już mieliśmy tak jakby w tych przebitkach, tych wspomnień, czy jakby tego nie nazwać. To ciało, ten ołtarzyk. Kurde, wygląda to posranie trochę. Ale mamy tygiel już naładowany? Z tym żołnierzem? Artefakt z jawy. Okej. Jak mogłem tam przejść? A tak normalnie, naprawdę? Nie wiem, zobaczymy. Kurde, no i nie wiem, jakbyśmy mogli tędy przejść, ale może tędy? Czy boimy przejścia? A, paszcza demon. No też tak może być. Dał radę. Teraz. Nie może ich uwolnić. Nie może ich uwolnić. No spoko, ale chyba nie posłuchamy się ciebie, gościu. Kto do nas strzelał? Nie wiem. O, rycerz piekieł. Jestem jakiś ślepy, musimy jednak zejść. Fuck, ten już nie żył. Dobra, bierzemy jakieś, nie wiem, ulepszonko czy coś takiego. Kurde, mamy tam jakiś chyba upgrade, jak mi się wydaje, na obrażenia, bo co to tam już było. Nie, to jest chyba na szybkość. Jest, na szał. O kurde, ale super. Możemy się teraz z nimi teraz pobawić niby. Walimy ich, nie wiem, wyrywamy łby, walimy ich na pyrę, wszystko im robimy, co chcemy. I w ogóle jak chcemy jeszcze. Paleni są. Super. Coś jeszcze, no niby ci pomniejsi są, ale o, różak. Z chęcią wykończy, tak. Dobra, mi się ten, szał już nam się niestety powoli kończy. O, może jeszcze burzyciela. O, dało radę, super. No i od razu się pojawił rycerz piekieł, jak już tam zleciał ten buff niestety. Kolejny rycerz piekieł. Dobra, o, zabójstwo chwały, przyda nam się. Ach, pięknie to wygląda. O, jeszcze, nie no, cała zgraja się tutaj ich pojawiła, potem jak zabili, jak zużyliśmy ten buff niestety. Ja strzał niby przy szybach chyba przeciwników. Albo i nie. Kurde, już sam nie wiem. Tylko jakimś toksycznym gównem plują? Tak mi się wydaje. Kurde, nie mamy. Dobra, pal plumę. Kurde. O, dobra, zabójstwo chwałem, przydałem się HP. Granacik tam rzucamy. On jeszcze żyje? Nie, to już jest chore. Super strzelba. Dobra, dało radę. Jeszcze ten, zabójstwo chwały. O kurde, dużo ich tutaj się kręci. No to możemy chyba... wyrzutnie rakiet. Dobra, jakoś to na razie idzie. Nie ukrywam, trochę przedłużanie gry. Ale dobra, niech już będzie, w końcu to jest piekne, więc musimy się trochę ponadupsać z tymi gościami. Kurde, no fajne jest niby ta rakietnica, jakoś nie czuję, że dużo obrażeń zadajemy. No nie, musiałbym to jeszcze potestować, ale w zasadzie jak już kończymy grę, to sobie mam testować. Okej, o, dobra. Jakoś to na razie idzie. Nie ukrywam, mogłoby to iść szybciej. Mamy za mało obrażenia chyba. My walimy mu takie potężne strzały na łeb, w zasadzie na plecy, że ja naprawdę nie wiem, czym on tak dużo przeżywa. Gdy spadliśmy. Mamy... O, widziałem tam w ogóle chyba armorek. Tak, armorek mamy, z tego sobie kątem oka. Kurde, denerwujące są naprawdę już ci przeciwnicy, to jest już tak irytujące. Kurde, no jeszcze nie ta potrójna seryjka. O,
bo jestem pał kolejna. Ten jeszcze? Bez trzeba. Ile my mu dajemy wszystkiego na ten łeb? I shotgun, i drugi shotgun, jeszcze jakiś pocisk. Do tego jeszcze co, nasze rakietki. Jest już chore jak dla mnie. Ale dobra. No daj, już sypa już cybernetyczny demonie. Co jest? O, zabij sobie odpały. Jedno. Drugie dajesz. Dało radę niby. O, dobra, kolejni. Jeszcze jeden. Czy już amunicja kończy powoli? Nie no, ile ich tutaj może jeszcze być? Kurde, nie chcę mi się już tak dużo z nimi walczyć. Nie wiem, ile mam ładunków piły, ale chyba 5 z tego co widzę. Nie wiem, czy dostałbym to. O, pięknie. Jest właśnie jakiś taki osobnik, który z chęcią poczęstuje się moją piłką. Co on ma na łbie? On może latać! To jednak jest OP. Są waleni znowu. O, o, kurde, rakietkę musiał dolecieć niestety. Już pozabijani. Punkt ulepszeń broni zdobyty. Jak miałbym się tam dostać? A, chyba już widzę? Nie wiem. A, nie dam. Co jest? Przydałam się shotgun na pewno. Muszę jakoś tędy? Nie. Tak ja miałbym niby. Nie. Co jest? Chyba, że. A, naprawdę schody? To by pomyślał, że w świątyni samego szatana będą schody. Uuu, ile rzecz. No to to już się chyba szykuje walka z bossem. Ach, dobra, kolejny tygiel. Uwalniane dusze. Daję kolejnie duszą 2 na 3, czyli jeszcze ostatnia nam została, no to wychodzi. Chyba, że to jest... Nie, to nie jest ta ostatnia, okej, okay, rozumiem. Może być. Wskazuje nam miejsce, okej. Okay. Aż tam, no spoko, nie powinno być tak chyba trudno. Też nie wiem, przekonaj się, może jak jest ostatnie, to będzie najtrudniejsze. Byłoby chyba spoko. Albo najtrudniejsze, tak też może być. Ale okej, okay, przekonam się praktycznie za sekundę, a w zasadzie 110 metrów. Ciekawe mi, co nas będzie czekało w ogóle. Czy to będzie takie same jak w przypadku tych dwóch. Punkt kontrolny osiągnięty, więc możemy sobie już umierać na luzie. No, to wygląda potężnie. Tutaj mamy ten tygiel do wsadzenia. A no to bierzemy normalną strzelbę. Walimy tych. W razie żadnego buffa bym chyba nie brał, bo on może być useless, jeżeli o to chodzi tutaj na razie. O, respią się. To mnie cieszy trochę. Ta, co mogłem tutaj zrobić? O, broni Gaussa. Dobra, wykończenie na razie, rycerze, piekieł. Kolejny. W razie ten sobie może pochodził z tą bronią, bo wydaje się być mega fajna. O kurde, i byniu. Teraz dostał pogon. Fuck, prawie chłeb. Dostał. Przeżył? No, niby tak. Różaką. Kurde, możemy od tyłu, chciałem powiedzieć. Teraz możemy od tyłu. Nie! No to musimy mu iść od przodu. Niby zerowe obrażenia bić. Nie, on jest naprawdę mega tanki. Gdzie o to chodzi? Fuck. O, rycerz piekła dostał. Super. Mamy. Mamy piłę. Dobra, może być, przyda nam się na pewno. Ten pocisk wolę coś im zadaje? Tak, ale dopiero jak chyba przejdzie jakiś dystans, tak mi się wydaje. Super strzelba musi chyba pójść w ruch, niestety. Przy tych demonach. O, o, kurde, nie trafiłem. Zabij swoje chwały, przyda nam się. O, zabity. Teraz niby te małe gówna jeszcze są. Okej. Mogłem wziąć niby ten szał teraz, ale... Nie wiem, czy chcę. Nie, to są podwójne obrażenia. Dobra, nie, po czwórnym, co ja gadam, jakie tam podwójne. Okej, okay, co my tutaj jeszcze mamy? Rycerz jesteś w spawnie nade mną. Ja bije to jednak jakieś obrażenie, mam wrażenie. W sensie, że to mu gówno bije, a to jest tak, no, fajne obrażenia. Okej, okay, spawnie się kolejni. Możemy ich tak na odległość chyba pozabijać.
Albo jednak nie. Ale na pewno zabójstwo chwały nam się przyda. Kolejne. Przydaj muzykę. O, mamy paliwo nawet. Strać tego. O, jest, strać gnoi. Lecimy po paliwo. Jest. Broń. Super. Jednak fajne jest to kółko broni. Sądziłem, że się do niego nie przekonam, bo w większości tych w ogóle go nie używam. Wolę. No, nie wiem, czy to można nazwać numerkami, ale 1, 2, 3, 4 i tak dalej, jeżeli chodzi już o bronię. Chyba w Far Cry używałem, tak mi się wydaje, a tutaj w Doomie wydaje się być naprawdę mega poręczne. Potem to zwolnienie czasu też jest fajne, bo możemy przynajmniej się zastanowić nad tym, co chcemy zrobić w danej sytuacji. Kogo zaatakować, albo jak uciec. O! Fuck. O, ale przynajmniej możemy... Kurde. Jednak nie. Jednak tak. Dobra. Piękne sobie zachwały. Dajesz, proszę. O! Niby jest. O! Jeszcze go nie zabiłem, super. Może być. Mi tam pasuje. Broni Gaussa nam się przyda. O Jezus, Baron piekiel. On wygląda tak fajnie. Jest trochę taki lipny według mnie. Choć tak dużo pocisków może przyjąć na łeb. Fuck, ruszyliśmy się. O, zawisło chwały. Tak jest, o to chodzi. Przecięty w pół. Rozwalony w pół w zasadzie. Kolejnie zabijani, co? Nie, no jeszcze ci rakietowi. Ci rakietowi, jest co ja już mówię. Zabójstwo chwały, super. Super shot. Kurde, na tych małych to się chyba już nie przydale. Przekrojenie, jest hit. Mamy HP i armor. Punkt broni, punkt ulepszeń broni zdobyty i mamy ostatni tygiel już. Znaczy ostatnią duszę do ukojenia. Kogo to są dusze? To są dusze tych niegdysiejszych Doomslayerów, czy kogoś w rodzaju Doomslayerów, jakichś tam strażników, bo my jesteśmy w sumie jedyni w swoim rodzaju chyba. Dobra, rozwalany. Snajd portal wyjściowy. No to tam chyba był w górę, jak się patrzyliśmy przed chwilą. Kolejny wybuch. Jak mamy niby tam przejść? Dojść? A, dobra, coś jest. Dobra, pokazują nam drogę, więc chyba możemy schodzić. O Jezus, arena! Olivia! Wiedziałem, że coś jest z nim nie tak. Tak wiele. Kim ona jest? Jezus, pięknie wygląda. No, pięknie w chory sposób wygląda. Głowę musimy ją? Niby tak. Dobra, jakieś obrażenia jednak jej walimy. Walimy jeszcze BFG. No, spore nawet. Dobra, na razie powalimy wszystkim co mamy, potem się przejmiemy tym, że będziemy umierać. Walimy je chyba w mózg, tak jest najlepiej, tak mi się wydaje. Nie jest w ogóle osłonięty w pewnym sensie. Nie wiem do końca jak ona atakuje, ale chyba... CO?! Ona ma zasrane działko na sobie. Działko Gaussa będzie chyba git na fulla. No, jeszcze lasery. Ciociu babki się z nią bawimy. Wziąłbym rakietynki. Uniknęła? Kurde. Fuck. Dostaje jakiekolwiek obrażenia? No niby tak, ale wolę już... O, miniganik będzie dobry. Dajesz proszę tu. Przegrzanie już? Karabin ciężki będzie git. Dobra, palimy ją po łbie. Jezu, jak dziwnie wygląda teraz. Fajnie, że nie wiem, robię jakieś elektryczne gówno na podłodze, na tym pentagramie dużym. Ale dobra, i tam pasuje. Nawet już sądziłem, że zespał jakiegoś przeciwnika. Co teraz? Broń Gaussa. Fuck. Kurde. Kolczaty gówno, dobra.
Kurde, głupio to zrobiłem trochę. Jezus, jaka blisko. Jaka blisko? Jak blisko była. Kurde, no sypniemy zaraz chyba. Kurde, o, HP, HP. Ora, robi to gówno. Fuck, zniszczyła. Nie, z takim to możemy sobie na odległość to najwyżej, nie wiem, posmyrać po jajku chyba. Kurde, no przegrywamy to chyba. Mało zdrowia, no i chyba przegramy pierwszą próbę, mam niestety takie jakieś dziwne wrażenie. Chociaż... Nie no, nie jestem jakimś wielkim kozakiem. Tak chyba niestety przegramy, chociaż... Mamy centralnie zero amunicji. To jest zero HP, nie amunicji. O! HP. Z chęcią przyjmę. Nie ukrywam, byłoby fajnie, jakbyśmy ją zabili za pierwszym iom, czy to coś. Nie wiem, jak mogę tego ogromnego chrabą jeszcze nazywać. Ciężki kamień, który mogę mieć chyba git. Sta chyba. O, amunicja pięknie, przyda nam się na Johnny Gaussa. Mamy BFG strzał. Wiesz, ja nawet chyba tym naładowany strzał nie trafiam. Teraz staram się tym nie celować chyba zbytnio. Karabin szturmowy. Nawet nie, że to jest karabin szturmowy, ale tak go sobie na szybko nazywam. Dajesz, obrywać ten głupi łeb. Fuck, jakąś kulką rzuciła? Magiem jest, czy co? On już chyba nie ma psychy, tak mi się coś wydaje. Psycha jej siadła wraz z przemianą tego demona. A co jej w ogóle oferowali? Nie wiem, czy gdzie wiecznie. Proszę, aby nie było drugie stadium. Jest zabójstwo chwały. Szczęka niszczona. Górna żuchwa też. BFG jest wkładane. Bez zera amunicja, to już mniejsza z tym. Potężny hit po niej. Władczyni pająków. Kto następnie odblokował osiągnięcie? Po kolana w trupach. No spoko. Model, jakiś model figurki dostaliśmy. I tam pasuje. Aktywacja zaczepu, o co chodzi? A, bo się chyba teleportujemy z serca piekieł z tej areny do... Dokąd? Nie wiem. Wygrałeś. Już po wszystkim. Powstrzymałeś inwazję i zamknąłeś portal. Cena jednak była wysoka. Argent, Vega, cała ta operacja. Wiesz, patrzyłem jak pracujesz i zrozumiałem twoją motywację. Nadupcanie demonów. Bicie krwi dziewic. Jedynym sposobem jest zabicie ich wszystkich. Nie pozostawienie niczego. I możesz mieć rację. Nie możemy jednak tego wszystkiego zamknąć. Bez energii Argentu będzie gorzej. Nie spodziewam się, że to zrozumiesz. Ale dzięki temu możemy kontynuować naszą pracę. Nie jestem w tej opowieści antagonistą. Robię to, bo nie ma innego wyboru. Modyfikacja współrzędnych klamr ukończona. To już koniec. Nie mogę cię zabić, ale nie pozwolę, byś stanął mi na drodze. Wow! Do kolejnego spotkania. Do kolejnego spotkania. Chcę ten miecz. Nie no! Doom! To jedna z bardziej kultowych według mnie serii gier od chyba 93 roku. Co by tutaj dużo mówić? Gra genialna. Prosta, fajna, imponująca, ekskluzywna, można by powiedzieć, w pewnym rodzaju. Wspaniała, piękna, rozlew krwi, mapy, sposób zabijania demonów. Muzyka w tle grająca podczas walk. Nie, no naprawdę jest tak genialna. Jak będzie jakaś fajna przestana, to może kupię Doom Eternal. Będzie na pewno fajnie. Walki z bossami też mega imponujące. Pomimo tego, że miałem najłatwiejszy poziom trudności,
to i tak dawało mi nieźle w kość, o czym mogliście się przekonać. Według mnie gra naprawdę kultowa, tak samo jak można by powiedzieć o, nie wiem, GTA, Metinie, Gothic. Po prostu trzeba w to zagrać, trzeba pograć w Duma, zobaczyć jak to jest pokonać takie potężne potwory, zobaczyć ten cały świat. Gra nie jest jakaś długa, mi zajęła, patrzę ostatnio na Steamie, 7,5 godziny, bo zdobywam jakieś tam osiągnięcia i też karty kolekcjonerskie jakieś, bez większego znaczenia chyba. Fabuła też fajna, mapy pięknie dopracowane, sam sposób wykonywania misji i ulepszeń też jest fajny według mnie. Bardzo mi się podobał sposób, w jaki zostaliśmy pokazani w tej części. Głównie przez te artefakty, które dotykaliśmy i poznawaliśmy, nie wiem, historię naszą, czy nasze opisy, jakimi to kozakami nie jesteśmy. To było naprawdę tak fajne się o tym przekonać. Fabuła, tak jak mówiłem, jest fajna, wciągająca, można by powiedzieć. Misje są łatwe na swój sposób. Walki z potworami, w tym demonami i bossami mogą być trudne, dlatego wybrałem najłatwiejszy poziom trudności, bo nie wiedziałem jak to do końca będzie szło, bo jeszcze nie grałem w żadną część Duma, więc musiałem, wolałem nie ryzykować, bo jednak nie chciałem się denerwować, tylko wolałem normalnie przejść grę. Możemy to pominąć, czy nie? Chyba nie, ale wolałbym sobie zostawić napisy końcowe i zobaczymy co będziemy mieli po nich. Możemy jednak pominąć, z tego co widzę. Jeszcze te pomijamy, wczytywanie. Kampania, gra wieloosobowa i tyle naprawdę. My już skończyliśmy to. Gra ukończona. Czyli będziemy mogli odwiedzać, będziemy w stanie w zasadzie odwiedzać poprzednie lokacje z tego co słyszałem i kolekcjonować itemki jakieś, czy grać sobie od nowa. Według mnie gra no po prostu cudo. Według mnie lepszej gry niż Doom do tej pory chyba nie widziałem, oprócz można powiedzieć, że GTA, bo jeszcze GTA fajnie się grało i można powiedzieć, że też ogromne wrażenie na mnie wywarło, ale Doom naprawdę bardzo polecam. Jeżeli chodzi o samą cenę, to kupiłem ją na przecenie chyba 20 zł, więc to jest według mnie mega dobra oferta, jeżeli o to chodzi. Według mnie gra po prostu 10 na 10, wyśmienicie się bawiłem, jeszcze w żadnej grze. Powtórzę się, jeszcze w żadnej grze nie czułem się tak potężnie jak w Doomie. My w Doomie jesteśmy totalnym jakimś badassem, którego same demony się boją. Jesteśmy królem, nie wiem, 9 krain. Demony muszą, nie wiem, sprowadzać cały swój gang, żeby pokonały jednego człowieka. Jesteśmy ostatnim nadzieją ludzkości. Jeszcze w żadnej grze tak potężnie się nie czułem jak w Doomie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o sam odcinek, jak i całą serię z gry Doom. Następnego odcinka, siemka.